Panko, muszę wam wytłumaczyć po raz setny, dlaczego wam nie rosną paulownie. Co robić, żeby rosły takie paulownie jak ta? Po pierwsze, to będzie szybka piłka. Sadzimy dopiero po przymrozkach. Ja tu Jola, kamerzysta dzisiaj. W sumie to nie muszę tam podchodzić, to jest paulownia OxyTrip. Sadzimy po przymrozkach. Dlaczego? Ponieważ minus jeden zwala liście, kumacie. I teraz tak, jak macie trzecia klasa, to jeszcze pół biedy, czwarta, piąta, najgorsze klasy ziemi, tak? To niestety, ale musicie wykopać kawał, nie wiem, ops, czekajcie, bo nie, nagrywa się, dobra. Podmienić ziemię kompostową najlepiej, sadzić taką paulownię sadzonkę, jak kupujecie gdzieś taką, nie? Czy to z nasion, czy to klon in vitro z OxyTree, czy jakiś tam wynalazek Shangtongi, czy coś takiego. Trzeba dać dobrej ziemi, chociaż 80 litrów na start, jak ona już się dobrze ukorzeni. I będziecie podlewać w pierwszym roku, a nie, że przyjdzie susza i wy macie to w dupie. Co robić po pierwszym roku, jak już się uda, podlewacie, w miarę dbacie? Nie, ja nie nawoziłem w pierwszym roku. Dopiero w drugim roku, jak już ruszyła paulownie, od razu mówię, formowanie paulowni, stale jak wpisujecie w YouTube i macie wszystko na ten temat. Ja nie będę teraz rozpisywał się o formowaniu i tak dalej. Idziemy, zmienimy tło, Jola, bo tu już nudno w tym miejscu. I teraz tak, mamy drugi rok, nie? Tu Jolcia pokażesz tą paulownię. Stój tutaj. Macie drugi rok. Ja pokazuję już drzewa ponad 10-12-letnie, tylko parę razy były przesadzane. I teraz tak, co robimy w przyszłym roku? Co robimy? Czekamy do maja, czerwcu dopiero puszczają pąki. Nie panikujcie, każdy panikuje, one nie startują. Traktujcie, powiedzmy, jak jesiony. Bardzo, to nic nie widzisz tam trochę, tu będziesz widziała. Jesiony, tak jak jesiony, bardzo późno startują. I w drugim roku zaczynamy właśnie formować, jak wyjdzie, jak nam się rozkrzacze, nic nie będziecie robić, zacznie rośnieć na boki, rosnąć, nie? To będziecie mieli taką rozkrzaczoną paulownię. Trzeba zostawić jeden najsilniejszy pień. Na jednym pieńku, obcinając na przykład, nie wiem, na wysokości kolana, to zależy w jakim w pierwszym roku wam podrośnie i tak dalej. To jest ciężki temat tak do końca. W sumie ciężki i łatwy. Wystarczy poszukać moje filmy na bieżąco. Te stare, nie na bieżąco. Zobaczcie, jaka świnia. Teraz tak, Jolcia, chodź na chwilę, bo są też paniki. Chodź tu na chwilkę z kamerką. Tu, pokaż to coś. Co roku o tej porze roku, wrzesień, październik, czy nawet już koniec sierpnia, dostają liście takich plam. Co rok. Zapewne jest to jakiś grzyb, ale przecież ja tego nie będę pryskał. Nie przejmujcie się tym. Ja mam już tyle lat paulownie i rosną kabany. Joloś, pokaż teraz to. Kiedyś, zobaczcie, obcinałem, kombinowałem, jak nisko. I stąd, jaka poszła pyda, aż tam. I potem już tam ciąłem na koronę, żeby była. Co robić? Kolejne pytanie. Co robić, żeby była na duże liście? Jolusia, pokaż to. Jest kołek. Cięcie. Kolejny rok. Cięcie. Kolejny rok. I zobaczcie, zostawiam jedno. Takie coś się obrywa. Tylko akurat no lipa, bo tu rośnie pod tą paulownią. I wtedy mamy na duże liście. A jak już tak nie robimy i dopuścimy wysoko, zostawiamy czapkę u góry. Kumacie. Czyli czapa rośnie tak jak ta paulownia. Jola, idź tam daleko do tyłu i pokaż ją w całości. A ja pozbieram w tym czasie, o, cyk pyk. Nie wiem, pytania dodatkowe pod filmem. Pewnie będą mnie oglądać różne osoby i plantatorzy zakładający i tak dalej. Pytajcie, bo naprawdę ja siedzę jeden z pierwszych w Polsce, który ma tak długo paulownię. Myślę, że 2007, Jola, już strzelałem z nasion, nie? Paulownia omszona z nasion, tak jak piszecie, to znajdziecie drzewa z fioletowymi tymi kwiatkami. Teraz jeszcze jedna sprawa, kiedy zaczyna to kwitnąć? Kurde, powiem wam tak, to jeszcze trochę za wcześnie, ale na końcówkach liści, Jola, chodź tu z tej strony. O, tam może nie będzie widać, Jola nie będzie zoomować, bo mi tam lepiej niech nie dotyka, nagrywa się, nagrywa. To zaczynają się tworzyć pąki kwiatowe. I teraz tak, co zrobić, żeby kwitło? Nic, czekać. Te pąki przed zimą zrobią się takie kuleczki malutkie. I jeśli nie spadnie poniżej minus 18, no, kij tam z tym. O, już przy tego obciera. To pąki się utrzymają. Jak spada poniżej 18, minus 20 i tak dalej, przychodzi wiosna, w maju zaczynają odpadać te pąki, rosną liście na nowo. Także u mnie się raz czy dwa razy udało, że zakwitło malutkie i duże. Też jest film, jak piszecie, o paulownia stalewia kwitnienie czy coś takiego. Wszystko jest. Co? To już mnie boli. Właśnie kończę w tym momencie, bo już w sumie nie wiem, o czym gadać. Mam taki mikrofon sprytny właśnie, żeby z daleka wam pokazać, synchronizować. Niestety czasem potrzebna jest Jola, czy tam Klaudia, żeby ktoś mi to nagrał, pokazał. Jak coś przeoczyłem. A, w przyszłych latach już w ogóle żadnego nawożenia, bo u mnie jest klasa pierwsza, bo druga czarnoziem. Wody są gruntowe poniżej 1,20 m, bo półtora gdzieś tak.
radzą sobie znakomicie, świetnie. Dziękuję bardzo, do widzenia, cześć. Nara.